Już się troszeczkę znamy, więc przyznam się do czegoś. Odnoszę wrażenie, że być może mam tak nie tylko ja, że decyzje, które podejmuję, to tak nie do końca są moimi decyzjami. Że jest takie wrażenie, jakbyśmy nie do końca obcięli pępowinę, a nawet jakbyśmy obcięli, to i tak człowiek czuje się jak na sztywnym cholu. Nie wiem, czy tak macie. Że jak, że niby wy podejmujecie coś, ale tam tak jakby ktoś z tyłu podszeptywał, jakby ktoś was cały czas śledził, jakieś służby specjalne albo coś takiego. Może nie do końca takie specjalne, może coś jak UFO, ale nie UFO. Jak? Nie UFO. Jak nie UFO, to za UFO. Właśnie, być może nie UFO, mamy chyba ten sam problem. Nie wiem jak u pana, ale może nie UFO, ale myślę, że ta osoba ma bezpośredni kontakt z kosmitami. Zobaczymy. Potem zweryfikujemy, zapraszam. Kochanie! Chodź tutaj. Chodź do mnie. No chodź. Ale ty. Chodź. Specjalnie założyłaś. Nie tak szybko. Chodź. Na stół. Nie biegnij tak szybko. Nie tak szybko. Biegam szybko, potem wolniej. Dawaj, chodź. Na stół. Tak o się połóż. Tak, ale 5 lat na to czekaliśmy. Co? Dzieci u rodziców w końcu sami. Ludzie. No dawaj, no to kładź się, zróbmy to. Nie, ja na stole się wstydzę. No to chodź na krześle. Tak o się, tak o. A kto puka? No nie wiem, co mnie to obchodzi. Tak, patrz się. Nie, idź zobacz. Idź zobacz, to puka. Idź, ja się nie mogę się tak, ja się stresuję. Kto puka? Na pewno nie ja, kuźwa. Kto? Paset! Mamusia? Wy musicie powiedzieć temu sąsiadowi z boku, żeby uśpił tę sukę. Mamusiu, to jest bardzo łagodny pies, on nigdy na nikogo nie szczeka. Dzień dobry, syneczku. Dzień dobry, mamusiu. Daj mamuni. Witaj. Mama, znowu nie ma stanika? Mam. To coś z ramionczkami jest nie tak. Ty, słuchaj, a ja się tak tobie przyglądam, wiesz, tak patrzę na ciebie, patrzę. Czy mnie się wydaje, czy ty tak jakoś wyładniałaś? To no nie wierzę, może być miło? No. Stań, kochana, zaprezentuj się mamuni. No dziękuję, mamo, no może troszeczkę zaszczuplałam, wiesz, może dlatego wszystko fajnie leży. Wydawało mi się. Śmiejesz, nic nie powiesz? El ciapo, ty? Wiesz co, może faktycznie weź sobie krzesełko z kuchni, bo ci znowu żylak napuchnie, będzie bulgotę, będę myślał, że herbata. A jak tu nogą nalewać? No, przyszłam. Ja cieszę się, że jesteś... Opowiadaj, kochany synuniu, co tam u ciebie, bo mamunia dawno nie widziała, stęskniła się. Mów. To raptem 8 godzin. No cóż, co się zmieniło? Moja firma zaczęła prosperować. O. Oszczędzam na ZUS-ie, bo 20 osób zwolniłem. Będę ocieplał domy. Czym? Mchem. Skupuję śnieg od ludzi. I sprzedaję w Kolumbii. Ryzykuję, nie wiem, co tam do nich dotrze, ale... Zamawiali respiratory, nie dotarły, więc ja wysłałem im takie coś. Nie. Jestem na diecie. No właśnie tak patrzę na ciebie i widzę, że coś marnie wyglądasz. Dziękuję. Dieta, tak? Tak. No powiedz to mi, synu, ile to już lat twoja żona ci nie gotuje? No tyle, co mamusia teściowi skarpetek nie pierze. Nic nie powiesz? Napijesz się herbatki? Chętnie. Maju, zrobisz mamusi herbatkę? Tak. No. Z cukrem? Z miodem. Nie mamy miodu. No niemożliwe. Przecież ta twoja Maja wygląda jak przyrośnięta pszczoła. Niech zajrzy do Ula, może coś wyskrobię. Mamo. A co ty masz między włosami a okularami? Co to? A, to są brwi, mój synu. Znajoma mi robiła makijaż permanentny. O, proszę. Całego ciała. O, proszę. Masz wszędzie brwi. Wszędzie. To następnym razem niech robi na trzeźwo i przy świetle, wiesz? Mama, a zrób tak. Wyglądasz jak zgodła zdjęta. Humorek po tatusiu. O. A co ten cukier taki brudny? Trzcinowy. Słuchajcie, tak mnie buty piją. No czuć było od wejścia.
normalnie na litry. Mamo, błagam cię, nie musisz zdejmować. Wiesz, z czego się robią haluksy? Z mąki chleba. Mamo, błagam, to nie Wigilia, daj spokój. Nie. Mama i te zwyczaje. Macie coś słodkiego do herbatki? Ja cukier przyniosłam. Ja, mamusia cukier. Ma zwilżoną skarpetkę, sobie wyciumcia. A u Kasi? U tej Kasi, wiesz u której? Przestań, mamo. To ja u tej Kasi jadłam taki pyszny sernik. Daj spokój. Ten, którym się tak zajadałeś. Przestań. To tu jest Kasia? Nie znam człowieka. I czajnik wyłącz. O. Mamy elektryczny. Prąd drogi. A Kasia, moja droga, to była wielka miłość Aleksandra. Oni do siebie pasowali jak skarpetki do japonek. A powiedz mi, synu, wy z tą twoją pszczołą tu się jeszcze kochacie? No właśnie, chcieliśmy, ale mamusia przyszła. A gdzie dzieci? U mamy. U mnie ich nie ma. U mamy małe dzieci mamy. No tak, jej matka nie ma co do roboty, to się może dziećmi zajmować. A mamusia co ma takiego do roboty, odkąd teściu odszedł? Jak to co? Wami się opiekuje. A ojciec w końcu zrozumie swój błąd i wróci na kolanach. Na kolanach to on do Częstochowy chodzi. Dziękować, że się od mamusi uwolnił. Nic nie powiesz, El Ciapo, ty? Zjesz ciasteczko? Zjem. Kochanie, też mamusi ciasteczka? Te stare? Tak, te kruche. A ojciec w końcu wróci, wróci. Już ty się nie martw. Gdzie mu będzie lepiej niż ze mną? Wszędzie. Się pszczoła rozbrzęczała. A ty słyszałeś, synu, że ta twoja Katerina wróciła z Niemczech? Mamo, daj spokój, to było, minęło, stara historia. Tak do siebie pasowaliście. Jak ja nie mogłam zdzierżyć, jak ty tego kołtuna do domu przywlokłeś. Przypomnij, gdzie wy się poznaliście? Na dożynkach w Lubartowie. A Katerina wyjechała ładna, a wróciła piękna. Ona jest połowę chudsza tej twojej pszczoły. I to jak pszczoła stoi bokiem. Mnie się Maja podoba. No. Mnie się też podobają hybrydy, ale wolałabym jeździć Ferrari. Przestań, bo usłyszę. Co usłyszę? Ja wszystko słyszę. Że Katerina dobrze gotuje. Skąd wiesz? Bo jadłam. Zaprosiła cię? Nie musiała. Mama jak komornik, przychodzi bez zaproszenia. Nic nie powiesz? Ale nie... Zestaw podróżny. Dużo chodzę, muszę na haluksy robić kursy. A, co? A, B. Co nie mówiłaś, odszkodanie. Nie wyrzuciła cię? A dlaczego? No bo ty ją wyrzuciłaś. Nie wyrzuciłam, tylko sama odeszła. Po tym, jak z nami zamieszkałaś. Nie, chwila. Mama z wami mieszkała? I pewnie dlatego ma klucze do naszego mieszkania, bo się na nas czai, tak? Moja droga pszczoło, ja mam klucze do mieszkań wszystkich moich synów. To jest chore. Sama jesteś chora. Ktoś musi się nimi opiekować. Mamusia musi się zajmować synami. Twoi synowie mają po 40 lat. Mają żony, rodziny. No. Ja też kiedyś miałam męża. Zobacz, do czego mnie doprowadził. Nic nie powiesz? Idę obejrzeć powtórkę meczu z Meksykiem. Może Lewandowski strzeli. Albo mama odda te klucze, albo noga mamy tu więcej nie postanie. Tak, łatwo mnie się nie pozbędziesz, Ponciusiu. Klucze? A w życiu, klucze, zapomnij. Klucze, ty biała wrono. Co ty robisz? Ty biała, wynoś, puść, już, puść, won, spokój się, to nie tanie z gwiazdami. Dawaj, wynucha, już cię tu nie ma. Wynucha, co ty robisz? Wyprowadzam się. Dokąd? Do Lublina.